Michał Nowak, zapraszam na sport. W meczu 14 kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom pokonał na wyjeździe Piasta Gliwice. Radomiak do Gliwic pojechał po ligowym triumfie ze Śląskiem Wrocław i pucharowym z Zawiszą Bydgoszcz. Zieloni w tabeli byli wyżej niż Piasta, w meczu z Gliwiczanami musieli sobie radzić bez kilku zawodników. Rafael Rossi pauzował za kartki, a Daniel Pik i Tabo Sele narzekają na kontuzję. Radomiak zaczął mecz w Gliwicach defensywnie, ale to on jako pierwszy zdobył gola. W 32 minucie na listę strzelców wpisał się Luis Machado. Radość Radomian nie trwała zbyt długo, bo Piast szybko doprowadził do remisu za sprawą gola Michaela Amejo. Po zmianie stron pojedynek był dość wyrównany. Gola na wagę zwycięstwa Radomiak zdobył w 72 minucie za sprawą Roberto Alvesa. Zieloni wygrali z Piastem 2-1. Przede wszystkim bardzo ważne 3 punkty na ciężkim terenie, bardzo trudnym. Zdawaliśmy sobie sprawę, że pozycja Piasta nie odzwierciedla w ogóle poziomem sportowym, także tam, gdzie akurat Piast był w tabeli, miał zdecydowanie lepsze mecze i powinien być zdecydowanie wyżej. Stąd też podeszliśmy do tego spotkania bardzo skoncentrowani i z dobrą organizacją gry w obronie przede wszystkim. I nastawialiśmy się troszkę tutaj gdzieś na przejścia do kontry. W pierwszej połowie można powiedzieć dwie, trzy takie sytuacje były, żeśmy nie wyciągnęli więcej, ale cieszymy się ogromnie z 3 punktów. Po zwycięstwie w Gliwicach Radomiak awansował na 8 miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Zieloni mają obecnie na koncie 20 punktów. Tylko 3 sety trwało spotkanie Trefla Gdańsk z Czarnymi Radom. Podopieczni Jacka Nawrockiego musieli uznać wyższość rywala z Pomorza. Oba zespoły podchodziły do tego spotkania mając na kontach po 6 punktów. Trefl jednak rozegrało jeden pojedynek mniej od Czarnych. W partii otwarcia gospodarze wygrali do 21, podobnie jak w drugiej. Gdańszczanie lepiej radzili sobie w polu serwisowym. Czarni pierwszego asa zanotowali dopiero na początku trzeciej partii. Miejscowi szybko odskoczyli z wynikiem w trzecim secie. Nie pomogły zmiany w ekipie z Radomia na pozycjach przyjmującego, rozgrywającego czy atakującego. Trefl wygrał do 20 po ataku byłego zawodnika Czarnych Bartłomieja Błądzia i w całym meczu 3-0. Ten mecz był dla nas ciężki. Myślę, że dzisiaj też troszkę fizycznie nie wyglądaliśmy za dobrze, ale za to w przyjęciu i na zagrywce bardzo fajnie się to wyglądało. Wiedzieliśmy o tym, że musimy na tej zagrywce przysłowiowo kopnąć, żeby drużynę z Radomia odrzucić trochę od siatki i wtedy gra się trochę lepiej. Po 6 meczach sezonu 2022-2023 Czarni Radom mają na koncie 4 porażki i 2 zwycięstwa. Siatkarki Leclerc, Moja Radomki Radom w drugim memoriale Grzegorza Morawskiego zajęły 3 miejsce. Był to ostatni test przed startem Tauron Ligi. W swoim pierwszym pojedynku w ramach zmagań w Mławie Radomianki zmierzyły się ze swoimi ligowymi rywalkami Pałacem Bydgoszcz. Tylko w partii otwarcia podopieczne Bożeja Krzysztofowicza były lepsze. Na 3 kolejne sety padły już łupem rywalek, które ostatecznie wygrały 3-1. Radomka drugiego dnia zmagań rywalizowała o 3 miejsce turnieju z pierwszoligowcem z Nowego Dworu Mazowieckiego. W tym spotkaniu dominacja ekipy z Radomia nie podlegała dyskusji. Radomka zwyciężyła 3-0, bardzo wysoko wygrywając każdą z partii. Drugi memoriał Grzegorza Morawskiego w Mławie wygrała ekipa Grota Budowlanych Łódź, która w finale pokonała Pałac Bydgoszcz. W pierwszej kolejce sezonu 2022-2023 Tauron Ligi Radomka zagra z Grotem Budowlanymi. Ten mecz odbędzie się w poniedziałek 31 października o godzinie 20:30 w Łodzi. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.